Już w niedzielę, 13 czerwca, studenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu połączą swoje siły z profesjonalnymi muzykami opery wrocławskiej w repertuarze Mozarta i Schönberga. Po samym wydarzeniu odbędzie się wernisaż prac Poli Dwórnik. To jest taki projekt, który powstał pomiędzy Operą Wrocławską i Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. I nie tylko ten projekt, jest to taki długi projekt, który będzie trwał, mam nadzieję, bardzo długo, bo łączymy jakby te instytucje profesjonalne. Akademia Muzyczna, właściwie te projekty orkiestrowe, które mają, myślałam o tym, żeby połączyć je z projektami opery, żeby na zasadzie wymiany doświadczenia, jednak doświadczenie zawodowych muzyków, dyrygentów, solistów, instrumentalistów dla studentów, ale też świeża, nowa energia studentów, która też wpływa w drugą stronę na profesjonalnych muzyków. Podczas koncertu wybrzmią dwa utwory, pierwszy Mozarta, drugi Schönberga. Wszystko to z trudnymi partiami wokalnymi. Przede wszystkim bardzo trudno się tego uczy. Było to dla mnie wielkie wyzwanie, chyba nigdy w życiu niczego nie uczyłam się tak długo w całej mojej karierze zawodowej. Oj, duża praca krtanią. Dobrze, ja się bardzo cieszę, że mam już duże doświadczenie sceniczne, bo gdybym była na przykład tuż po studiach, mogłabym sobie zrobić szkodę. Jest to dla mnie nowum, do tej pory nie śpiewałam nigdy takiej muzyki, a przede wszystkim nie śpiewałam taką techniką, bo jest to technika zupełnie nowa technika wykonawcza dla mnie, klasycznej śpiewaczki operowej. Owszem, śpiewałam duży repertuar Wagnera, Straussa, więc niedaleko już im było do Schönberga. Na próbach z każdą kolejną przychodzi coraz więcej frajdy, coraz więcej radości z tego, więc dla mnie przynajmniej jest to przyjemne. Mam nadzieję, że dla kolegów również. W koncercie udział wezmą studenci Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Pojawił się projekt właśnie Pierre Lunet Schönberga. Wzięła go moja koleżanka ze studiów, ale po paru dniach napisała do mnie, czy nie chciałbym zagrać, bo ona jeszcze nigdy nie grała na klarnecie basowym i stwierdziłem, że będzie to fajne wyzwanie, jest to trudny utwór, bardzo, szczególnie, że trzeba grać na trzech instrumentach, na klarnecie w stroju A, w stroju B i na klarnecie basowym. Super się współpracuje, naprawdę basem jest świetnym dyrygentem, świetnie się z nim wszyscy rozumiemy tak naprawdę. Jestem bardzo zadowolony z tej pracy, to była bardzo profesjonalna praca. Ja nie odczułem w ogóle ani chwili, że jestem z orkiestrą akademicką, że jestem ze studentami. Cały czas była profesjonalna, przygotowani i bardzo skupieni na próbach, szukając dźwięku, szukając współpracy między sobą, szukając barwy, więc na tym polega właściwie nasz zawód. W wydarzeniu towarzyszyć będzie malarska twórczość Poli Dwórnik. Bardzo miło, że w Operze Wrocławskiej będę mogła pokazać 12 mężów Apolonii, tak nazywa się seria obrazów olejnych, 12 obrazów olejnych, które przedstawiają 12 alegorii miesięcy, od stycznia do grudnia. Nazwane jest to prowokacyjnie 12 mężami, ponieważ są to portrety męskie, ale tak naprawdę przede wszystkim są to obrazy pokazujące 12 etapów w życiu każdego człowieka. Każdy z portretów jest zupełnie inny. Na przykład obraz, który przedstawia kwiecień, to mafiozo przypominający Nicolasa Cage'a i Johna Travolta jednocześnie w super ubraniu projektu Piera Cardena, który obsypuje kobietę tulipanami. Natomiast na przykład we wrześniu, który zaczyna już być miesiącem jesiennym, zrobiłam portret Zbigniewa Wodeckiego, który zawsze wydawał mi się być archetypicznym mężczyzną dojrzałym. Ja, kiedy maluję w pracowni, zawsze słucham muzyki i na ogół muzyki klasycznej właśnie, w tym i Mozarta, i Schönberga, tak się składa. Zatem wydaje mi się, że moje obrazy, które pojawią się w tle za muzykami, jako projekcja wideo, jak i te obrazy, które są w holu opery, w oryginałach, w postaci oryginałów, mają w sobie bardzo wiele muzyki. Koncert i wernisaż w Operze Wrocławskiej odbędą się w niedzielę, 13 czerwca o godzinie 14. Echo 24, Agata Sibilak.